Witam serdecznie. Bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać taki przykład. 2 do potęgi trzeciej dodać 3 do potęgi drugiej. Tutaj należy pamiętać na pewno o kolejności wykonywania działań. Najważniejsze to są działania w nawiasach, jeżeli są, następnie potęgowanie, pierwiastkowanie, mnożenie i dzielenie oraz na końcu dodawanie i odejmowanie. W takiej kolejności należy wykonywać działania. W naszym przypadku mamy tak, potęgowanie i dodawanie, więc tak, dodawanie jest na samym dole, a potęgowanie jest tu u góry, więc w pierwszej kolejności wykonamy potęgowanie. Ja tutaj sobie z boku rozpiszę, ile to jest 2 do potęgi trzeciej. Możemy potęgowanie jedno i drugie obliczyć jednocześnie, tak? Także nie musimy przepisywać kilka razy ten przykład. Wykonamy potęgowanie tej liczby i potęgowanie tej. No i teraz tak, 2 do potęgi trzeciej. Co to oznacza? Na dole pamiętajcie, że przy potęgowaniu ta liczba, która jest na dole, będzie cały czas na dole. Czyli teraz tak, ile tych dwójek należy przez siebie pomnożyć? Bo potęgowanie to jest nic innego jak mnożenie tych samych czynników. No i tych dwójek musi być 3. 2 razy 2 razy 2. Ile to będzie? Tutaj często uczniowie się mylą i dodają. I mówią, to jest 6. No nie, nieprawda, bo 2 razy 2 to jest 4. Razy 2 to jest 8. To jest bardzo ważne. Jeszcze przypomnę, że na trzy sposoby możemy przeczytać tą potęgę. Na przykład 2 do potęgi trzeciej. Albo 2 do sześcianu, albo sześcian liczby 2. To są trzy sposoby czytania tej potęgi. Czyli 2 do potęgi trzeciej to już jest 8. Teraz 3 do potęgi drugiej. Trójka będzie na dole, bo ta trójka jest tu na dole. Ile tych trójek ma być? 2. 3 razy 3 to jest po prostu 9. Już możemy wpisać. 2 do potęgi trzeciej wyszło nam 8, dodać 3 do potęgi drugiej to jest 9, 8 plus 9 to jest 17. I koniec obliczeń. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.